No myślę, że w tych wypychach nas nie wypchną gdzieś. O, jeszcze sianko pięknie stoi na łąkę, w kopeczkach na łące pięknie. Wioska na Mazowszu o nazwie Wypychy. No to zwiedźmy te wypychy. Piękna, zobacz. Pięknie to wygląda. Daszek zupełnie jak ze słomy, nie? Następna. Liczna jest. No. Ale jeszcze odważę wjechać się tu na podwórko, bo widzę stary dom. Poczekaj. Proszę, takie cuda można znaleźć jeszcze po wsiach na Mazowszu. Ale pięknie, Jezu, jak to pięknie, proszę. A tuż za wypychami mamy taką wdzięczną nazwę jak Decie. I to wioseczka, piękna wioseczka. O, taka stodoła przed nią, pośród zboża, żyto. Żyto to jest. Wieś Decie. No to spójrzmy na te Decie. Na Mazowszu. Wypychy, Decie. Warto było się pofatygować, bo jak się okazuje, w Deciach można też spotkać piękne budowle. Jako jedyny się został na skraju wsi. Piękny drewniany budynek. Reszta nie warta uwagi, moim zdaniem przynajmniej. I może z tej strony jeszcze jedno ujęcie, ale zdaje. Ale pięknie. Ależ pięknie. No. Podjedźmy bliżej. Chyba tak.
Jaka szkoda, że znika coś takiego już z powierzchni Polski. Dlatego trzeba to uwiecznić. A wszystko pośród pięknych pól i skoszonego żyta. Przepraszam, siana. O, leży tu. Wieś Decie na Mazowszu. To co, wracamy? Nie przeklinaj teraz. Powiem? Nie. Dlaczego? No bo chcę przeprawę nagrać. Przeprawę to. Było to skasowe. Tak będziemy przychodzić. Dawaj, idziesz? No to rower mi zabierz. Dawaj, szkoda. No, w tym miejscu stał dawniej most między Starewsią a Turną, ale zostało po nim tylko to, co widać w wodzie. Słupki. Ach, ty kurwa, jesteś marudny. Wieś, pierwsza miejscowość za Turną i Lichtem. I dojeżdżamy do trasy Włoch-Węgrów. A przed nami Kościółek, o, nie go widać. Zamy Kościoła. We wsi Turna. Stara Wieś. Po drugiej stronie jest jeszcze jedna ciekawostka, pałac i park XVII i XIX wieku, zaraz do niego wjedziemy. Jest niestety zabroniony.
widać ścianę frontową pałacu. Wokół stary park z małą fosą. Zespół pałaceo, pałac starej wsi, historyczna rezydencja rodu Radziwiłłów, wzniesiony prawdopodobnie w XVI wieku, a po przebudowie otrzymał neogotycką postać typową dla angielskich rezydencji okresu elżbietańskiego. W roku 1966 roku tak zarząd nad pałacem przejął Narodowy Bank Polski, obecnie mieści się tu ośrodek szkolenia NBP. Zabytek chroniony prawem, zespół pałacowy w starej wsi z pięknym starym parkiem. No szkoda, że nie można wejść. Jedziemy dalej, nie? No myślę, że w tych wypychach nas nie wypchną gdzieś. O, jeszcze sianko pięknie stoi na łąkę, w kopeczkach na łące pięknie. Wioska na Mazowszu o nazwie Wypychy. Ale jaka ta piszka przepiękna, zobacz. Pięknie to wygląda. Daszek zupełnie jak ze słomy, nie? Zjedźmy te wypychy.